Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku Stited Grell The Fall of Avalon. No słuchajcie, słuchajcie, mamy dopór berserka, więc przydałoby się go iść i oddać. Tu w ogóle mamy, aha, te czyste poranki jeszcze tu mamy. Może zróbmy od razu tą misję, skoro i tak mamy ją, a mamy z tym Janem, nie pamiętam jak on się nazywa. Kurwa, a bo tu trzeba, dobra, to włamy się do niego i z nim pogadajmy, dobrze? Nic się chyba nie stanie takiego, nie? Chyba. Gdzie on jest? A, tu jest. Jan, słuchaj. Oj, oj, oj! Ale bym narobił ambarasu! Ale bym narobił! O, cholipa! Ale bym zrobił awanturę tutaj. No dobra, ale kurwa, no bez sensu jest to, że ja ich nie mogę obudzić w żaden sposób, nie? To jest tak głupie, no ale trudno. No nie da się, to się nie da. No to w takim razie olejmy ten temat, olejmy tą misję i idźmy sobie zrobić tę misję u naszych dzikusów, bo jest ich tu trochę. W sumie trzy misje mamy, z czego dwie chyba mamy do oddania, nie? Na pewno tą tutaj, z nim. Siemano, Topder. No mam, ale nie wiem, czy chcesz wiedzieć. Walczył dzielnie do samego końca. Twój brat się na mnie rzucił, musiałem go się bronić. To na pewno nie, bo to się źle skończy. Nie żyje, przykro mi. Walczył dzielnie do samego końca. That's good. I'm sad, but also relieved. I know our ancestors will welcome him as their equal. Please, take this axe. Oh, it belonged to mały my ten toporek, skoro się nawet w ręce nie pojawił. Well, he won't be needing it anymore. And you've proven your bravery. Thank you for going after him when I couldn't. Nie ma sprawy. Zabawkowy toporek dostałem. Nie, to są żarty, prawda? To są żarty. Ja go nawet tu nie widzę. Mam rozpruwać. Czekaj, on w śmieciach pewnie będzie. To są śmieci? Ja nie pamiętam, które to są śmieci. Czekajcie. To są śmieci. Siła do drewna, ale ja nie widzę tu tego zabawkowego toporka. Ej, gdzie jest ten toporek? Mamy perłę. Ej, co jest? Ja nie widzę tego toporka. Niby go dostaliśmy. Tu jest zabawkowy toporek, zadanie. Aha. A, nie, no to spoko w sumie, to spoko. Dobra, z nim chyba gadaliśmy, nie? Odnośnie tego młotu berserka. Your deer died from your blade? He did the right thing, according to Delarita custom. You're earning Thero's respect. So be it. Skąd on wie, że zginął z mojego ostrza, co? What of it? The Delarita are not Camelot. We don't make women wear frocks and sit at home. Our women have names. And if they have names, it means they earned them like all other Rita. Varan was chosen by One Eye, and One Eye doesn't make mistakes. No dobra. Ale... Go. Bring glory to your ancestors. Therov will be waiting. Nie, aha, do te... chyba, że do tego to było. A, to je... Dobra, pomyliłem ludzi. Not bad. Not really good either, but definitely not bad. It's good to know you're not as incompetent as the rest of your tribe. I'll make sure Vran knows about this. O, dzięki. To miłe. Mogę ci tu coś sprzedać, bo... Aha, mogę kupić od ciebie. Nie, nie chcę ci sprzedać. Weź sobie ten rozpruwacz w pizdu. On mi się nie przyda.
Ten kilt w sumie też, to też. Ten topór berserka też sobie weź. No i dobra. Tylko pytanie, czy już możemy iść do Vran i ona nas wpuści, czy jeszcze za mało, czy jeszcze tą jedną misję musimy zrobić. Siemano Vran. A. Czyli jeszcze nie. Ale czekaj, jaka tu misja u nich była jeszcze do zrobienia? Zadania. A jeszcze dwa. Jeśli nie chcę się bić, muszę zacząć pomagać. A, dobra. Mgielec. Gdzie będzie mgielec, ty? No bo ja wszedłem wcześniej do tej mgły i tam żadnego mgielca nie było. Więc pytanie. W jaki sposób mam to zrobić? No ale dobra, pójdźmy sobie jeszcze tutaj. Bo tutaj też są jakieś ciekawe rzeczy. I chciałbym podejść zobaczyć, co tutaj jest. O, na pewno są wilki. A to jest brama po prostu. Nie, te ciężkie miecze są super. Tam ciężkie bronie w ogóle. Nie uwielbiam, jak ta gra się zapisuje, naprawdę. Ale... no kurna, no nie da się, nie? Uderzasz raz, jest koniec. A, tu jest zablokowane. Może dodadzą w przyszłości. Bo tutaj się nie da, widzicie? Jest niewidzialna ściana. Szkoda, bo chciałem podejść do bramy i ją zobaczyć z bliska. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, jakby tak była, okazałoby się, że gdzieś jest dziura w ścianie, to mógłbym spaść, zginąć i byłby problem. Więc może faktycznie lepiej to, wiecie, unikać. Ale gdzie te mgielce mogę znaleźć? To jest moje pytanie. Gdzie znaleźć te mgielce? No bo finalnie tu chyba... czekajcie, czy tu było opisane? No... kurwa. Fajnie, że jest zadane, ale ja, zadanie, ale ja bym chciał szczegóły poznać. Co on tam do mnie mówił na przykład? Kurna, no i dupa, no. No i jak to mówią? Dupa. Ale tak, słuchajcie, coś by trzeba było tutaj podszkolić się, więc zobaczmy, co by można było. Parowania 3 razy pod rząd, to nie. Co my tu ostatnio myśleliśmy? Otrzymywane obrażenia są obniżone, naciągnięcie łuku, to nie. Mana, to nie. Przygotowanie jedzenia przywraca więcej. Zbieranie zasoby zysku jeden dodatkowy. No teraz to trochę mi już nie robi różnicy, szczerze mówiąc. Może tą percepcję byśmy sobie zrobili na 11. I zróbmy to parowanie pocisków. Jak patrzę jeszcze podczas... zwiększ zadawane obrażenia wrogowi, na które nałożone są negatywne efekty. O, a to jest akurat spoko. To jest akurat spoko, jakbyśmy mieli jakiegoś trudniejszego przeciwnika i nałożyli na niego... i nałożyli na niego jakieś krwawienie czy coś. No to to by poszło spoko. Dobra, tu są te... grindylowy. Nie chce mi się z nim bić, więc biegniemy dalej. Jest ich tu pełno swoją drogą. Ale ja szukam... tej mgły. No i pytanie... czy ta mgła... raz, że się będzie pojawiać kilkukrotnie, ale się pojawia, więc to jest git. A dwa, czy tam faktycznie jestem w stanie tego mgielca zabić, czy to w jakimś konkretnym miejscu muszę zrobić, bo to jest moje główne pytanie, najważniejsze wręcz powiedziałbym. Bo nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że ja tam będę biegał, próbował zabijać te potwory, a na sam koniec się okaże, że w sumie, ej Gryfciu, to jest bez sensu, bo mogłeś być w tym i w tym miejscu i by było. Ale w sumie często się tak zdarza, więc jakby nie zdziwiłoby mnie to też w ogóle. No ale dobra, wbiegajmy, zobaczmy. Witam, czy jest tu jakiś mgielec? Na pewno są, jest tu eskorta kupców, ale ała! Dobra, chodźcie na zewnątrz, jak chcecie się bić. Ała. Aha, tylko jak ja wchodzę w tą mgłę, to ona znika? WTF.
No ale trochę na dziurę dostajemy. A wszystko przez to, że mam tak mało tej kondycji. Dobra, trzeba trochę HP odnowić. Wow, kolego! Ogrzało chyba delikatnie, co? Chyba delikatnie nam kolegę pogrzało. Morgensterna to nie potrzebuje. No ale gdzie te mgielce? Gdzie te mgielce cholerne można znaleźć? No bo wiecie, jakby ja tam wchodzę, no spoko. Jakby to nie jest dla mnie problem, żeby tam wchodzić i szukać. Tylko pytanie, czy tam na pewno będą moby, nie? Bo na ten moment to ja tam żadnego mgielca nie widziałem w środku. No i druga sprawa, co ile ten dziw się odnawia, ta mgła dziwu w zasadzie. Bo super, że ona zniknęła i jakby co dalej. Już nie będę teraz biegał po całej mapie i szukał, nie? Bo to się troszeczkę mija z celem. O, muzyka nabojowa, ale nie widzę, żeby ktoś mnie gonił albo chciał bić. Nie, no nie ma tu nic. Ale mega ładnie to wygląda, co? Jak to słoneczko tak pada. Zajebiście według mnie to wygląda. Tylko szkoda, że to rozmazane drzewo jest tutaj na przykład. Bo to psuje jakby całość. Całość tego wyglądu to zepsuło. No ale dobra, trzeba jakoś... Kurde, no zastanawiam się, co my możemy zrobić tak właściwie. Ale dobra, zróbmy inaczej. Pójdźmy sobie. To, co mieliśmy zrobić w zasadzie... To, co myślałem, żeby zrobić już w zasadzie w drugim odcinku. Jak weszliśmy tam po skałkach do tego Karadoka. Chyba Karadoka, ja już nie pamiętam, bo to było tak dawno. Mamy 22 bodajże odcinek. Więc to, co było w drugim odcinku, to jak sami rozumiecie, no jest pewna przeszłość. I to dość odległa, można by nawet rzec. Natomiast pamiętam, że on tu siedział. I on pilnował jakiegoś wejścia. Więc chciałbym, żebyśmy z nim sobie przynajmniej pogadali. Bo jakby nie musimy wchodzić do tej jaskini, ale żebyśmy przynajmniej pogadali, bo być może on nam na... On nam da jakieś inne spojrzenie na tą sprawę. Siemano. Witam pana Karadoka. Oh, so you're alive. Good for you. Perhaps he was not wrong about you after all. Zaraz, nawet nie sprawdziłeś, czy żyje? To się nie mylił co do mnie, twój tajemniczy pracodawca. Myślałem, że nie żyjesz, co tu robisz? Zaraz. No need to get all upset, it was nothing personal. If you ever reach my age, and I hope for your sake that you never do, you will have learned when to cut your losses. I thought you had died in that storm. Turns out you didn't. It's good news for you, whether it's good news for me, only time will tell. No cóż. Pozostali nie mieli raczej tyle szczęścia. I know. Shame about the Delrita. But Syria has survived worse. Whatever she may have told you, she's a Pict through and through. It means she knows damn well how not to draw attention to herself. Even with those horns. Skoro już tu jesteś, możesz sam iść po Excalibur. Ha! Dobre! No, that's still your job. You have your path, and I have mine. And they are not aligned. For now, at least. Dlaczego miałbym cokolwiek dla ciebie robić? Nie, no wiemy, no bo nas uratował, nie? Nawet mi nie pomożesz? No, I'm not. I can't. Aha. Look, I don't have much time. If you want help, you can ask me one question, and I'll answer truthfully. But only one. I really can't stay here all day. Or, I can give you an artifact I found in this cave here. It should help you with your continued survival. O kurna!
Dobra, to jest ciężki temat. Artefakt. Nie, bo artefakt to jest jakieś gówno. Wolę pytanie. I should have known. Fine. A deal is a deal. Go ahead, I'm all ears. Naprawdę jesteś śmierci króla Artura? Wydawało mi się, że rycerze Okrągłego Stołu mieli być mu wierni. Kto ci zlecił pomóc mi w ucieczce? Co się stało w azylu na wyspie? Jak mogę podnieść Excalibur? Jeśli go dotnę, to zginę. Dlaczego czerwoni kapłani torturują ludzi? O kurwa. Pierwsze i czwarte. Pierwsze i czwarte. Albo drugie jeszcze też. Ale na to pytanie może mi odpowiedzieć pracodawca i wtedy będzie bida. To i tak nam nic nie rozwiąże. A tu może odpowiedzieć tak i to też nic nie rozwiąże. A z tym Excaliburem może ma to jakiś sens. Zapytajmy. Well, that's for you to find out. If I knew, I would have told you. But if there's anyone who can do it, it would be you. At least, that's what we're hoping for. No dobra, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. A dlaczego? That sword holds the answers to all of your most pressing questions. And you want to know what happened to you in the island asylum, don't you? Once you have Excalibur in your grasp, everything should become clear. Not to mention, you will be the first person in 600 years to hold it and live to tell the tale. Now, I don't have any more time for chit-chat. Neither do you, I believe. Kurna, no i to nam podpowiedział. We'll see each other soon enough. Try to survive in the meantime, won't you? Aha, czyli na tym polegał ten cały dialog z nim. Kurwa, no to żeśmy się nie dowiedzieli zbyt wiele. Kapliczka zapomnianego boga. Wejdźmy sobie do środka, zobaczmy. On tam niby był. Więc teoretycznie powinno być wyczyszczone, prawda? Ej, faktycznie trupojady leżą. Więc to nie jest tak, że... O! Ciekawe. Ale są jakieś skrzynie do pootwierania chociaż. Monetki. Może coś pominął albo, nie wiem. Coś tu na nas będzie czekać na przykład. O kurwa, co to jest? Co to kurwa jest? O shit, dobra, tego się nie... Jajo ujadającej bestii. O, a ile to jajo waży? Sortuj według... Według obrażenia, według ciężar. Jakość, cena, ciężar. 20 kilo? Co ja mogę z tym zrobić? To jest moje pytanie. No dobra, ale 20 kilo. Musimy 5 kilo gdzieś skądś wydupcyć. Tak, wędkę wyrzućmy. Tam siekierę w sumie też możemy wywalić. I brakuje nam jeszcze kilograma. No tej zabawki nie będę, bo to jest jako zadanie wpisane. Duża szklana butelka. No i git. Zobaczmy. Ja pierdolę, ale jak to wygląda w ogóle? Można na nią wskoczyć? Chciałbym zobaczyć, co to jest tak właściwie. Tego, że jest ujadającą bestią. Ma dwie głowy chyba, co? Tu jest dupa. Nie, cholera wie. Wyglądały jakby dwie głowy, ale jednak nie do końca. No dobra. No dobra, wychodzimy w takim razie stąd. Czyli tutaj faktycznie nic nie było. Oprócz tego jaja. Pytanie, co z tym jajem zrobić? Ja powinienem je trzymać przy sobie. Gdzieś wywalić. Dobre pytanie, co? No i jeszcze pytanie jest, co z tamtą, jak to się nazywa, z tamtą jaskinią, tutaj, tą kryptą Seola,
Nie, no bo ona tu była. Tu jest jeszcze ta starodawna jaskinia. Ja myślałem, że jak będziemy mieć te starodawne jaskinie, to dostaniemy misję jakieś od tego ziomka, od Karadoka, żeby po nich chodzić i szukać. Ale widzę, że nie. Więc to jajo na pewno sobie odnieśmy do skrytki, bo szkoda z nim łazić. To jest bez sensu według mnie, że tylko zabiera nam miejsce. Dalej zastanawiam się ten Excalibur. Co my powinniśmy zrobić, żeby go podnieść, nie? O, ta interakcja to tak widzę, że coraz lepsza. Co my powinniśmy zrobić, żeby go podnieść? No ale to pewnie dowiemy się tego kiedyś. Dobra, odłóżmy sobie to jajco. Jest tu coś jeszcze, co powinniśmy odłożyć? Według wagi? To mogę odłożyć. Te sobie akurat zostawię, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Nie ma tu nic według wagi, co można by było jeszcze odłożyć. A coś z Fabregasem możemy pogadać? A tą kradzież w wiosce jeszcze mamy do zrobienia, jeśli chodzi o misję. No tak. Zapomniałem o tym. Jeszcze parę tych misji mamy. Dobra, Heber. Słuchaj. I can't, but that doesn't really concern you, does it? Może ja mogę pomóc? No, not really. Please, I really don't feel like talking about my failures. Może po prostu potrzebujesz świeżej perspektywy. Powiedz mi o tym. O. Where to begin? Frequent and excruciating diarrhea, red nose, blotchy skin, and flies on top of all that. That's not just old age, my friend. I've met doctors who claim that such an ailment isn't always the result of physical conditions. It may have another cause, mental. Any ideas? Słuchaj. No cóż. Nie wiem, ale czy masz na myśli, że konkretne dolegliwości są związane zarówno z czynnikami fizycznymi oraz psychicznymi? Well, yes. I must admit that I'm completely unfamiliar with this field in my practice. So far, I've treated bodily ailments to heal, well, the body. Those suffering spiritually seek comfort in faith and prayer. Perhaps there's something more. Listen, before you go, if you're really interested, I've read that the druids had some luck in curing this disease. There won't be any druids left here in the south, but who knows? Maybe you'll have some luck. And if you do, please, tell me all about it. Druidzi. Druidzi. Mamy jednego druida pod nosem. Mamy jednego druida dosłownie pod nosem nawet, można by rzec. No bo przecież ten ziomek, co mieszka tutaj. To pytanie, jak ja mam się tam do niego szybko dostać, ale chyba będę musiał po prostu zbiec. Może on byłby nam w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Może on byłby w stanie. Natomiast słuchajcie, tak sobie myślę, że skończymy sobie ten odcinek tutaj. I w następnym po prostu pójdziemy sobie do druida, bo on nam na pewno da co dalej zrobić. Więc będzie to też fajną kontynuacją, żeby tak nie przerywać po rozmowie z druidem. Natomiast mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam też do wspierania go. Przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!